Strefa stylu RAM. Dla piękna. Raz. 16 minut po południu. Jesteśmy dziś w samym centrum Wrocławia, w Nowokainie i stąd gramy program specjalny Strefa stylu RAM. Dziś dla piękna i dla zdrowia. Naszym kolejnym gościem jest człowiek od uśmiechów. Już za chwilę sobie to wyjaśnimy. Akademia Implantologii i Stomatologii Estetycznej Platinum. Doktor lekarz stomatolog, implantolog Andrzej Warchlewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panią i wszystkich radiosłuchaczy. Panie doktorze, to tutaj, żebyśmy się mogli szeroko uśmiechać, to trzeba czasem o ten nasz uśmiech zadbać i zacznijmy sobie od może tematu zdrowotnego, nim przejdziemy do pięknego uśmiechu, czyli w którym momencie powinniśmy już zacząć myśleć o tym, żeby skorzystać z pomocy implantologa. Znaczy, tak naprawdę... Co się dzieje, że nam te zęby na przykład wypadają, kruszą się i później w konsekwencji jedyny ratunek to implantolog? Tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, żeby nie musieć korzystać z usług implantologa, czyli starać się dbać o te zęby w ten sposób, by one były w dobrym zdrowiu przez cały czas. Ale dbamy. Załóżmy, że dbamy. Zakładamy, że jesteśmy wszyscy świadomi tego, że myjemy zęby co najmniej dwa razy dziennie. Tak, tylko że sama higiena w domu niekoniecznie zawsze wystarczy. Dlatego no, koniecznością jest tak naprawdę, żeby raz na pół roku wykonać takie zabiegi higienizacji w gabinecie stomatologicznym. Odbywają się one w profesjonalny sposób, dzięki czemu możemy usunąć problemy, które gołym okiem nawet dla nas często są niewidoczne. Mówię tutaj o kamieniu, który chowa nam się w kieszonkach dziąsłowych. Czyli mniejszym problemem jest ten kamień, który jest widoczny, bo wiemy, że powinniśmy go usunąć, a ten kamień ukryty nam sprawia, czy w konsekwencji może nam sprawić więcej kłopotów. Zasadniczo tak, aczkolwiek no wiadomo, że ten kamień, który jest widoczny, on daje nam sygnał do tego, żeby coś z tym problemem zrobić. Natomiast jeżeli ktoś posiada kamień też ten niewidoczny i żyje z tą świadomością, ukryty że jest wróg. Wszystko okej, okay, tak? To może to doprowadzić do tego, że w końcu zęby straci, ponieważ to są bakterie, które niszczą nam i przy zębie, i w fundamencie kości, w której tkwi zęb. Mhm. I jakie są jeszcze inne przyczyny tego, że zaczynamy tracić zęby albo zaczyna się z nimi dziać coś takiego, co nas bardzo niepokoi? No, poza tym, że oczywiście kontrolujemy wszelkie ubytki. No, przyczyn jest bardzo wiele. No, przede wszystkim są to zaawansowane postacie próchnicy nieleczonej bądź nie do końca doleczonej. Słaba kontrola, czyli jeżeli nie wymieniamy systematycznie plomb, które tak naprawdę w przypadku plomb kompozytowych powinno się co 5 lat przynajmniej wymieniać, możemy doprowadzić do tego, że zrobi się nam próchnica w korzeniu zęba, która już często jest nie do uratowania. I wtedy niestety taki ząb trzeba usunąć. Często też to są urazy różnego rodzaju. No to już są sytuacje ekstremalne, tak? Już nie mówmy tutaj o bójkach, bo zakładamy, że tego nie robimy, ale może się zdarzyć wypadek, gdzie ząb stracimy. I wtedy albo część zęba. I wtedy możemy... No jeżeli to jest się. Utrata części struktury zęba, no to zawsze jeszcze do sponsu nam przychodzi protetyka, czyli przy pomocy estetycznych wypełnień ceramicznych bądź korony. Dokładnie, możemy odbudować utraconą strukturę zęba, a przy okazji poprawić wygląd całego uśmiechu, ponieważ możemy wykonać na przykład licówki pełnoceramiczne na części uzębienia bądź całości uzębienia przedniego, poprawiając i wygląd, kształt, kolor zęba, no i dając pacjentowi zupełnie nowy uśmiech, który jest no, zazwyczaj piękniejszy niż jego pierwotny. Dobrze, a implant, taki pełny implant, to już w sytuacjach, kiedy nie mamy zęba w ogóle? Tak, i zawsze każdy ubytek zęba powinniśmy uzupełnić. Jest to taka fundamentalna rzecz, ponieważ no, udowodniły to badania, że utrata jednego zęba to jest utrata 5 w przeciągu 20-25 lat. To nie jest tak, że jest to bez szkody, bez oddziaływania na pozostałe uzębienie utrata zęba, ponieważ zęby przechylają się w kierunku ubytku zębowego, dążą też do okluzji, czyli do kontaktu między sobą zęby górne z zębami dolnymi i wychodzą po prostu zęby, które nie mają przeciwstawnego zęba. Jeżeli taki ząb wyjdzie za bardzo, to się może zdarzyć próchnica w korzeniu tego zęba, bądź może wypaść on całkowicie i wtedy tracimy kolejnego zęba.
przechylone zęby powodują to, że mamy problem z higieną. Trochę jak domino, tak? Dokładnie tak. Ona nam zadziała. To jest taki koło zamknięte, które się samo nakręca w momencie utraty jednego zęba. Dlatego każdy ubytek powinno się uzupełnić. Bo my oczywiście pilnujemy tego, jakby się zdarzyło, nie wiem, jedynki, dwójki, trójki, te widoczne zęby, którymi się uśmiechamy, tak, które widać przy uśmiechu, no to, to każdy z nas postara się o to, żeby jak najszybciej uzupełnić, a już te zęby, nie wiem, piątki. Problem jest niestety bardziej złożony, ponieważ każdy ząb ma swoją funkcję i dlatego je posiadamy, bo natura po to je stworzyła, żebyśmy mogli prawidłowo przeżuwać pokarm. Dzięki czemu nie mamy problemu później z jakimiś sprawami gastrycznymi. Wiadomo, że to wiąże się ze złym trawieniem. Już nie mówię tutaj o wpływie chorych zębów na organizm, bo wiadomo, że jest on kolosalny. Niedoleczony ząb może powodować takie skutki jak zapalenie kłobuszków nerkowych czy zapalenie zastawek serca. To jest niestety to organizm jest strukturą ze sobą mocno powiązaną. No nie zdajemy sobie nawet sprawy, na co może wpłynąć taki brak zęba. Jak teraz pan mówi jeszcze o sercu, no to ja już zaczynam się zastanawiać nad tym, co myślą nasi słuchacze, którzy liczą w tej chwili językiem zęby i się zastanawiają też, to w takim razie, skoro ta natura jest taka mądra, to po co nam daje te zęby mądrości tak zwane? No tu akurat... Tu akurat zgłupiała. Tak zęby mądrości są nazywane tak potocznie, natomiast natura dąży do tego, żeby tych zębów nie było. Tak ewolucja ogólnie, tak? Więc brak tych zębów jest jakby tutaj czynnikiem ewolucyjnym. Nie jest to... Czyli tutaj nie musimy się obawiać usuwania tych zębów. Z reguły nie są nam potrzebne. Ósme zęby są rzeczywiście kłopotliwe i sprawiają dużo problemów. W związku z czym często niestety trzeba je usunąć czasem w przykrych okolicznościach, jeżeli lekarz, który się tym zajmuje, niekoniecznie wie, jak to zrobić. Panie doktorze, to na koniec jeszcze piękny uśmiech. Przed wakacjami jest jakaś sposobność, żeby to szybko uzyskać? Znaczy, najprostszym sposobem przede wszystkim na piękny i zdrowy uśmiech jest wykonanie zabiegu higienizacji z fluoryzacją oraz wybielanie ząbków. To jest, tutaj też są różne metody, prawda? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek jest to rzeczywiście coś, co może poprawić nam wygląd i przy okazji humor, nastrój i korzystać z tej pięknej pogody. Do skonsultowania już z lekarzem w gabinecie, każdy indywidualnie. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Akademia Implantologii i Stomatologii Estetycznej Platinum, a naszym ekspertem był doktor lekarz, stomatolog, długie te wasze tytuły, implantolog Andrzej Warchlewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani. I uśmiechamy się szeroko. Strefa stylu RAM. Dla piękna.